No, hello, tutaj Purpose. Chciałem Wam dzisiaj pokazać na prośbę ulki i widziałem, że Wy też byliście zadowoleni z jej pomysłu. Chciałem Wam pokazać mój zwierzyniec. Także przejdziemy się po moim domu. Co prawda nie będę Wam całego domu pokazywał, bo ja nie chcę, nie chcę aż tak, żebyście weszli w moją prywatność, ale te zwierzaki Wam chętnie pokażę. Także do dzieła i zaraz się widzimy. To jest paskudny kocur. Tak naprawdę nie jest paskudny, jest kochany. Jest strasznie leniwy, ale dał nam na początku bardzo, bardzo w kość, bo, bo była strasznie wredna menda z niego, ale już się bardzo uspokoił. A to nasza taka cicho-ciemna, mógłbym powiedzieć, bo e, niby największa ciamajda, niby największa, największy śpioch, ale jak przychodzi co do czego, to ona tutaj rządzi. A to mój najukochańszy piesek Wariw, no spójrzcie na niego, jak go można nie kochać, przecież to jest cudowne zwierzątko. Co prawda nazywamy go tak dla żartu wioskowym głupkiem, bo taki trochę z niego jest mały wioskowy głupek. A w tym przypadku moi drodzy widzowie, zapamiętajcie jedno, nieważne czy to pies, czy to kobieta, rude jest wredne. A tutaj wszystkie niesławne świnie mojej żony. Pół i Milka. Pół od kupy. Przepraszam, no ale tak jest. To ta brązowa, bo, no bo pół po angielsku to kupa. A Milka to tamta czarno-biała. A tutaj jest Maniek, czyli Elvis. No bo taką miał kiedyś grzyweczkę, którą żona żona ścięła. I Czesław. Nie, to Czesław jest Elvis. Tak, to Czesław jest Elvis. I to tyle, jeżeli chodzi o mój zwariowany zwierzyniec. Zostały jeszcze akwaria, ale chyba są zbyt nudne, żeby je pokazywać na filmiku. Ewentualnie, jak będziecie chcieli, to kiedyś tam gdzieś przy okazji. I zastanawiam się jeszcze taka mała ciekawostka nad zrobieniem pierwszego w swoim życiu live'a. I tutaj prośba do Was, żebyście powiedzieli: jakiego tego live'a byście chcieli, z jakiej gry? I mniej więcej o jakiej godzinie. Jak już się zdecydujecie, to dajcie znać w komentarzu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.